tych silników ponad 500 motocykli rozpoczął dwudniowe świętowanie w Widawie. Podczas dni tej gminy zorganizowano bowiem pierwszy widawski zlot motocyklowy. Na czele parady motocykli jechał wójt gminy Widawa, Sylwester Woźniak, który od lat jest zapalonym motocyklistą. Na apel wójta, który był pomysłodawcą zlotu, odpowiedzieli motocykliści z całej Polski. Pewnie trudno by było powtórzyć taki wynik w innej, małej gminie, ale włodarz Widawy, Jerzy Sylwester Woźniak, ma wielu przyjaciół motocyklistów. Jeździ od lat, a wszystko dzięki bratu, który zaraził go miłością do jednośladów. Chcę swoją pasją zarazić nie tylko motocyklistów, ale głównie mieszkańców, dlatego że wbrew niektórym powiedzeniom zlot ma na celu nie to, że pokazanie, jak się nie powinno jeździć, natomiast wprost przeciwnie, zloty motorowe pokazują, jak powinno się jeździć, jak bezpiecznie powinno się jeździć. I dzięki takim spotkaniom jak dzisiejsze na pewno będzie mniej niepotrzebnych wypadków drogowych. Ponieważ to był pierwszy zlot motocyklowy i zakładałem, że jak to wiadomo, no to co pierwsze nigdy nie wiadomo jak to będzie, natomiast to co się stało przeszło moje najśmielsze oczekiwania i nie tylko. Sami tutaj Państwo możecie zobaczyć jakie tłumy są mieszkańców gminy, ilu kolegów motocyklistów, kolegów i koleżanek motocyklistów odpowiedziało na moje zaproszenie, ile osób przyjechało. Także brakło mi gadżetów nawet dla wszystkich motocyklistów. W następnym roku postaram się zrekompensować i wynagrodzę im to na pewno. Na zlot do Widawy przyjechali motocykliści na maszynach niemal każdego typu. Nie brakowało starych, wręcz zabytkowych. Ten motocykl wiele lat stał nieużywany w szopie. Wyjechał na szosy dzięki panu Waldemarowi, miłośnikowi zabytkowych pojazdów. Był znaleziony dawno w szopie. Kilka lat stał, przestał sobie ten motocykl i widocznie czekał na mnie. Nagle, że na mnie trafiło. A zainteresowanie go na starość mam też, jakby to powiedzieć, od dzieciństwa. Jestem zakochany po prostu ogólnie w starocie, nie tylko w motocyklach, tylko ogólnie w wszelkich starociach, i w militariach, jak i w motocyklach, i w samochodach. Honda Goldwing pana Konrada to już niemal samochód. Ma pompowane zawieszenie, nawiewy ciepłego powietrza na kolana, radio, a nawet niewielki telewizorek. Zimą można jeździć, bo są nawiewy ciepłego powietrza regulowane. Spokojnie, spokojnie. Do zera stopni to spokojnie można jechać. Zbudowany jest tak, że nawet gdy pada, to kierowca ani kropla na niego nie upadnie deszczu. Jest suchuteńki. Pasażer trochę, jeżeli szybciej się jedzie, to jednak no, trochę już go deszcz sięgnie. Ale kierowcy nie sięgnie ani kropla. Goście z lotu mogli nie tylko obejrzeć piękne motocykle, ale i widowiskowe pokazy. Ogromnych wrażeń dostarczył występ Fragmenta, jednego z najlepszych polskich motocyklistów zajmujących się stuntem, czyli swego rodzaju akrobacją na motocyklu. Takie zloty jak ten w Widawie organizowane są głównie po to, by promować bezpieczną jazdę na motocyklu. Motocykliści dzielą się doświadczeniami i radami. Wuj Sylwester Woźniak chce zainteresować swoją pasją mieszkańców gminy. Chce świecić przykładem bezpiecznej jazdy i pokazywać, że nie trzeba pędzić 200 km na godzinę, by czerpać przyjemność z jazdy motocyklem. Na dniach gminy Widawa 2011 nie zabrakło występów muzycznych oraz innych atrakcji dla całych rodzin. Jak zwykle frekwencja była bardzo duża, zaś mieszkańcy gminy i goście imprezy bawili się znakomicie.